Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Rain Energy Stadium w Kolonii o godzinie 18, gdzie zmierzy nam tutaj się Austria ze Szwajcarią. No niestety rozpadało nam się tutaj na stadionie. Będzie dosyć ciekawie, w związku z tym na pewno mocne będą strzały po ziemi. Liczymy tutaj na bardzo duże emocje, no, już o pogodzie powiedziałem. No i teraz już czas na hymny narodowe obu państw. Jesteśmy już po hymnach narodowych obu państw. Teraz czas na przedstawienie składów. Na początku Austria. Taktyka 4-5-1. W bramce z numerem 1 Alexander Schlanger. W obronie z numerem 15 Maximilian Wober. Z szóstką Stefan Islanker. Z trójką Aleksander Dragowicz. I z dwudziestką ósemką Christopher Trimmel. Za to w pomocy z ósemką Dawid Alaba, z osiemnastką Konrad Laimer, z dziewiątką Marcel Sabitzer i z dziesiątką Florian Grillisch. A w ataku obejrzymy z numerem 22 Valentino Lazaro i z siódemką Marco Arnautovicia. Trenerem reprezentacji Austrii jest Franco Foda. A przypomnę jeszcze tylko, że sędzią tego spotkania jest Mbabu M. z Finlandii, a teraz czas na skład Szwajcarów. W bramce z numerem 1 Jan Sommer, z 13 w obronie Ricardo Rodriguez, z 4 Nico Elvedi, z 5 Manuel Akanji, z 6 Loris Benito i z 3 Kevin Mbabu. W pomocy z numerem 17 Denis Zakaria, z 10 Granit Xhaka, z 23 Jordan Shaqiri i w ataku z 9 Haris Seferovic, z 27 Albian Ajeti. Trenerem reprezentacji Szwajcarii jest Wladimir Petkowicz. Taktyka 5-2-1-2. A więc zaczęli Austriacy, oni piłkę stracili, no i teraz już oglądamy tutaj akcję Szwajcarów. Mbabu ładnie tutaj zagrywa do Ajetiego, ten jednak dośrodkowuje, ale nie znalazł nikogo w polu karnym. Widzimy w centrum uwagi Arnautovic i Shaqiri. Na pewno będzie to bardzo ciekawe widowisko. Obie reprezentacje grają na zbliżonym poziomie, a więc możemy oczekiwać tutaj niesłychanie dużych emocji. Seferovic, Ajeti do Seferovicia, zobaczmy.
Zakaria Seferowicz strzelcem jednej z ładniejszej bramki na Euro 2020 w meczu z Turcją, a teraz no Wober wybija na rzut rożny. Oczywiście Seferowicz strzelcem na tym wirtualnym Euro. No i widzimy, jak tutaj rzęsiście pada deszcz. No, murawa na pewno już nagrzązła. Widzimy tam w niektórych miejscach woda już nawet zostaje oddawana. A teraz wszaka wycofanie. Zobaczmy, Benito do Zakarii. Zakaria, czy będzie strzał? Zakaria do Shakiriego wycofanie. Schlanger broni. Jeszcze tutaj Rodriguez próbował, ale Austriacy się jakoś wybronili. Trimble. Lazaro. Rimmel, Grealish, Sabitzer i teraz Arnautovic. Ciekawa akcja po stronie Austriaków. Zobaczmy, Lazaro wrzutka, nie znalazł tam nikogo tym podaniem. Seferovic. Lecimy teraz pod bramkę Austriaków. Rodriguez. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawe te pierwsze 15 minut tego spotkania. Akcje w obydwie strony, a ta szaka dośrodkowanie, znaczy można powiedzieć takie górne podanie, bo dośrodkowanie to tak za bardzo nie było. Arnautovic, Lazaro, zobaczmy Trimmel. Rozgrywają piłkę Austriacy. Arnautovic. Arnautovic, oczywiście zawodnik West Hamu. Ma już uzgodniony transfer do Chin, a teraz zaczmy Zakaria. Wybija tutaj daleko, ale Dragoś przyjmuje piłkę, był faulowany, ale gramy dalej, przywilej korzyści Alaba. Laimer. Wober. Do Laimera. Ładne tutaj zagranie do Arnautovicia. Strzał zablokowany. Było blisko, żeby to Austriacy objęli prowadzenie. Stanął im tutaj na przeszkodzie jedynie szwajcarski obrońca. Wober. Do Laimera. Laimer. Grealish. Sabitzer do Arnautovicia. Jajaj, ależ było blisko. Broni Jan Sommer z numerem pierwszym w szwajcarskiej bramce. A teraz jedziemy z kontrą. Majetti. Jajaj, zabrakło tutaj jednak czegoś, żeby tą piłkę wyprowadzić. A tak to Austriacy ją przyjmują. Grealish szuka Arnautovicia. Arnautovic do Sabitzera. Sabitzer strzał. Obok słupka. Obok słupka gracz z numerem 9. Zawodnik RB Lipsk. Dobrze mu znane te boiska. Przecież grywa tutaj. Grywa na tych boiskach przynajmniej raz w roku. No i zobaczmy Benito. Akanci, Benito do Szaki. Mbabu, Szaka. Rozgrywają piłkę Szwajcarzy. Jak na razie po tych 32 minutach mamy bezbramkowy remis. Ajeti do Seferovicia. Seferovic. Rodriguez. Zobaczmy. Zakaria. I Trimmel. Sabitzer. No otworzyła się tutaj teraz droga do bramki Szwajcarów. Sabitzer. Nie znalazł nikogo. Trimmel. Sabitzer. Jelvedi przyjmuje piłkę. Z powrotem jedziemy pod drugą bramkę. Zakaria. Shakiri. Bardzo dużo podań z obydwu stron. Widzimy takiej bardziej jak na razie mecz na posiadanie piłki. Elvedi. Zakaria do Rodriguez'a. Rodriguez wrzutka. Dragović wybija. Jeszcze tutaj Zakaria. Znowu Rodriguez. Seferovic, znowu wrzutka, ale znowu Dragović. Niezmordowany dzisiaj Dragović w obronie Austriaków. Grealish do Wobera. Laimer. Sabitzer. Sabitzer na drugą stronę do Trimmela. Lazaro. Trimmel. Sabitzer. Ładnie tutaj rozgrywają piłkę Austriacy. Czy coś z tego wyniknie? Mamy dwie doliczone minuty przez sędziego z Finlandii. Grealish. Grealish przyjmuje Shakiri. Shakiri. Teraz jest najprawdopodobniej ostatnia akcja w tym
w tej pierwszej połowie. Seferowicz przepchnął się tutaj z jednym z Austriaków, pędzi już pod bramkę. Zobaczmy, wrzutka, wybija Wober. Jeszcze Grealish, no sędzia nam przerwał, można powiedzieć, że dogodną sytuację dla Szwajcarów. Widzieliśmy, przejął tam jeszcze Shaqiri piłkę, no gdyby pewnie sędzia pozwolił kontynuować grę, obejrzelibyśmy strzał na bramkę Schlangera. A tak to po pierwszej połowie, mamy bezbramkowy remis. Ja się z Państwem żegnam, widzimy się z powrotem za 15 minut. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Jesteśmy już na drugiej połowie spotkania pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Jak na razie po pierwszych 45 minutach oglądaliśmy bezbramkowy remis. Na stadionie w Kolonii nadal pada deszcz. Niesprzyjająca pogoda do gry w piłkę. Ale kilka ciekawych akcji w pierwszej połowie mieliśmy. A teraz już Austriacy, którzy mało dochodzi do słowa w tej pierwszej połowie. Trimmel, Laimer do Trimmela, rozgrywają tutaj Austriacy, wyszukując na błąd rywala. Wober, Grealish, Grealish do Laimera, Sabitzer. Widzimy, cały czas szukają tutaj kogoś, z kim mogliby zagrać na krótko. Grealish, no i Shaqiri odbiera piłkę. Za bardzo tutaj przekombinowali Austriacy. Zupełnie niewidoczny Shaqiri w pierwszej, Arnautowicz oczywiście w pierwszej połowie. Tylko kilka kontaktów z piłką. No na pewno nie jest to dobra informacja dla austriackich kibiców. Laimer, widzimy, wzmaga się doping. Austriacy atakują. Arnautowicz, Sabitzer do Alaby, jeszcze Laimer, zobaczmy, Arnautowicz, strzał Akanji, blokuje ten strzał szwajcarski obrońca. Można powiedzieć, że jak w szwajcarskim zegarku dzisiaj obydwie obrony. Rodriguez do Seferowicza, Shaqiri. Shaqiri, no i przejmują piłkę Austriacy. Nie mamy dzisiaj za dużo dogodnych sytuacji do strzału. Można powiedzieć, że ten mecz jest trochę nudawy. Wober, Austriacy, no było blisko, żeby coś z tej akcji wyszło, ale jednak nie wyszło. Mbabu, Benito, znowu przy piłce Szwajcarzy. Benito, nikt tutaj do niego nie podbiega, biegnie, no i na pewno do pola karnego z tą piłką dojdzie. Benito, Benito, złe zagranie, Szaka strzał, ajajaj, no trochę zabrakło. Widzimy Szaka niepocieszony, kapitan reprezentacji Szwajcarii, no było blisko, żeby Myśmy zobaczyli tutaj pierwszą bramkę w tym spotkaniu. No niestety nadal mamy bezbramkowy remis. Oczywiście nie było tam mowy o faulu. VAR nie musiał reagować. A teraz Sabitzer do Grealisha. Słyszymy, wzmaga się doping po raz kolejny austriackich fanów. Arnautowicz do Laimera. Sabitzer, Arnautowicz, Grealish do Arnautowicza, ajajaj, ależ było blisko, trochę za mocne te podanie, nie uwzględnił chyba tutaj Austriak, że nawierzchnia jest śliska i piłka po ziemi będzie szła nieco szybciej. Trochę więcej precyzji moglibyśmy oglądać tutaj bramkę, no szkoda tej sytuacji, ale Austriacy się nie poddają i pędzą już z kolejnym atakiem. Alaba do Sabitzera, Akanji, no i wybijają piłkę Szwajcarzy, przerzucenie tutaj do Mbabu na drugą stronę. Mbabu, nie wyszła piłka poza linię końcową boiska. Mbabu, przepraszam, poza linię boczną, dośrodkowanie, Dragović. Dragovićowi można za ten mecz wystawiać jak na razie same szóstki. Bardzo ładna gra w obronie, a teraz zobaczmy, bo Mbabu nie dogonił Wobera. Wober, dośrodkowanie, Akanji.
Seferowicz, Hayeti. No i zobaczmy, kolejna sytuacja. Shaqiri, Seferowicz, zmożyły nam się tutaj ataki z obydwu stron. Seferowicz, Seferowicz do Rodrigueza, jeszcze Seferowicz, Seferowicz, przyblokowali go Austriacy. Lazaro, jeszcze nie mieliśmy na tym turnieju remisu, czyżby dzisiaj był ten pierwszy raz? Zakaria, Seferowicz, Rodriguez, zagranie do Shaqiriego, zobaczmy, niekryty jest tam w polu karnym Zakaria. Do niego właśnie posyła to podanie, Shaqiri, jajaj, broni Schlanger. Gratulacje tutaj dla austriackiego bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Shaqiri, Shaka, oj, strata. Grealish do Alaby. Grealish z Woberem, Wober tutaj ładnie do Alaby, Alaba. Nie udało się Szwajcarom przejąć tej piłki. Arnautowicz, Arnautowicz, czał! Broni Sommer! Niesamowita gra dzisiaj obydwóch bramkarzy, a także defensyw obydwóch drużyn. No i ten mecz się nam takim wynikiem kończy. Zero zmian, zero bramek, zero asyst. Wszystko można powiedzieć na zero w tym spotkaniu, chociaż trzeba przyznać, że obrońcy na pewno wychodzą zwycięską ręką z tego spotkania. Bramkarze dopisują sobie czyste konta. Niestety napastnicy nie dopisują sobie żadnej bramki. No a więc to już na tyle z tego spotkania. Państwu bardzo serdecznie dziękuję. No i przenosimy się do studia. Dziękujemy Hubercie za ten wspaniały komentarz, za te emocje, które towarzyszyły nam dzisiaj w meczu Austrii ze Szwajcarią. Nie było ich dużo, ale jednak trochę ich było. No, widzieliśmy kilka strzałów na obydwie bramki. I no i można śmiało powiedzieć, że Austriacy pod względem strzałów przeważali w tym spotkaniu, pod względem posiadania piłki też, ale czy byli zespołem lepszym, który mógł przesądzić tutaj sprawę zwycięstwa na swoją korzyść, to raczej wątpię. No i tak właśnie było. Austria zremisowała bezbramkowo ze Szwajcarią. Mieliśmy kilka ciekawych sytuacji. Teraz właśnie pewnie one są pokazywane. Nie było ich za dużo, ale jakieś tam były. No i można powiedzieć śmiało, że ten mecz był bardziej takim spotkaniem taktycznym. Widzieliśmy tutaj więcej rozgrywania piłki. Nie było za dużo ciekawych, dogodnych sytuacji na do strzelenia bramki. No ale niestety takie mecze nam także będą się na tym turnieju zdarzać. Nie będzie tak, że przecież każdy mecz będzie się kończył efektownym zwycięstwem, na przykład tak jak wczoraj na spotkaniu w spotkaniu Norwegii z Portugalią, gdzie obejrzeliśmy aż tych bramek 5. No dzisiaj przyszedł nam trochę taki taki mecz na ochłodzenie głowy. No ale jeszcze dzisiaj obejrzymy kilka ciekawych spotkań, na przykład o godzinie 18:21, na które już z chęcią teraz zapraszam, gdzie na pewno obejrzymy także wspaniałe widowisko. Na przykład w jednym z spotkań zagra Hiszpania z Słowenią. Będziemy mogli się na pewno spodziewać tutaj no gradu bramek. Prawdopodobnie jednak ten grad bramek będzie dla Hiszpanii, ale nie przesądzajmy, bo widzieliśmy, jakie sensacje już na tym turnieju nas czekały. No i dobrze, no to już na tyle może z tego omawiania spotkania, tak czysto taktycznie. Teraz przejdźmy może do omawiania, bo już widzieliśmy najlepsze akcje. No a teraz zobaczmy takie suche statystyki. No w strzałach wygrywają Austriacy 5-2, w celnych także Austriacy 3-1. Posiadanie piłki także większe po stronie Austriaków. Widzimy bez fauli, bez kartek w takim razie, bez kontuzji, bez spalonych i tylko jeden rzut rożny. To nam pokazuje, jak w tym spotkaniu było ciekawie. Nawet wydarzeń meczu nie mieliśmy. No niestety, tak jak mówiłem, takie mecze się
zdarzają. No ja już będę się chyba powoli z Państwem żegnać. Zachęcam się do łapki w górę, a także subskrypcji kanału. No i widzimy się już dzisiaj o godzinie 18 na kolejnym spotkaniu grupy C.